Hello guys, witam cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, jeszcze chciałem dodać 2-3 słowa do bardzo barwnej postaci Taylor Swift. Więc słuchajcie, w tej chwili ona jest tu potwornie popularna. To wiecie, te młodsze pokolenie to wie, wręcz dostanie białej gorączki na samą tą myślę o Taylor Swift. Tak, jest potwornie popularna. Wiem, że jest w Polsce teraz, czy będzie wkrótce, więc bardzo fajnie. Będziecie mogli sobie zobaczyć ją na żywo. Ja niestety nie byłem na koncercie. Więc co chciałem, słuchajcie, więc ona teraz bardzo się skomercjalizowała, prawda? Zaczęła grać taki pop, moim zdaniem. Ja za dużo nie słucham, ale z tego co widzę, robię wielkie show, jest wielką gwiazdą, prawda? Ale ja ją bardzo szanuję za te wczesne lata. Co rozumiem pod tym wczesne lata? To jakieś, wiecie, 12-15 lat temu. Ona była bardzo młodą osobą, bardzo, bardzo nieśmiałą, bardzo, jak to się nazywa, humble, skromną, o, bardzo skromną. I tu nagle nie stąd, nie zowąd wylądowała na pierwszym miejscu Grammy Country, wiecie, z piosenką Tim McGraw. Ja bardzo lubię. Ja to, co zagrałem ostatnio, to były Teardrops on my guitar, ten łzy na mojej gitarze. Więc tam wtedy ona, Tim McGraw, ja może jeszcze potem sobie nagramy, prawda, zobaczycie jak się gra, 4 akordy tylko też. I tam na tej gali był Tim McGraw, wielka gwiazda, wielki kult, prawda, muzyki country. I tam jest taki moment śliczny, że na tej uroczystości Tim McGraw wstaje, idzie do niej, wiecie, ona siedzi na krześle. I tak, ona taka bardzo speszona i wstaje, mówi: hej, ja nazywam się Taylor Swift, wiecie. To takie fajne momenty. Bardzo mnie tym ujęła, wiecie, tą swoją skromnością, swoją melodyjnością. Słuchajcie, na używać 4 akordów i ograć takie rzeczy, takie melodie, to trzeba mieć talent w pewnym sensie, prawda? Za mądrość życiową. Tu mi, prawda, jedna z was, nasza koleżanka, pisze, że ona ma doskonałe teksty porównywalne. I co ona jest porównywalne z Dylanem? Co ona śpiewa? Nie wiem. Teraz. Nie wiem, co teraz śpiewa. Ja za bardzo jej nie słucham. Z tego, co wiecie, wtedy 15, tam 12 lat temu, te teksty były takie z dużą dozą na naiwności nastoletniej, prawda? Ona była młodą dziewczyną jeszcze, więc to znajdowało odzwierciedlenie w jej tekstach. Bardzo romantyczne, bardzo takie dziewczęce. Więc ja tak ją widzę. W tej chwili jest w Polsce, bardzo fajnie, jako wielka gwiazda, co mnie cieszy, bo ja bardzo lubię, szczególnie nagranie Tim McGraw. Słuchajcie, więc co jest about the Taylor Swift? Ja nigdy nie widziałem, chyba żeby ona grała bez kapo. Tim McGraw, ona ma kapo na piątym, tu. Teardrops on my guitar, ma kapo na trzecim. I słuchajcie, jej harmonia opiera się na kilku akordach. Może to już sobie zobaczyliście, prawda, jak grałem tam Teardrops. Więc przede wszystkim G-dur, słuchajcie. G-dur, ale te, które ja lubię i wam też zawsze, ja bardzo często je gram. Na pewno zwróciliście, mnie z takim G nie widzieliście, chyba że jakiś blues i tu trzeba zagrać. Moje G to są 2 palce. Jestem z kapu, ja będę mówił jakby kapo nie było. 2 palce na trzecim progu, 1, 2 i 2 palce na stronie, na następne 2 palce struna. 5, 2 próg i struna 6, 3 próg. Prawda? Tu 2 i 2 od góry. Następna sprawa. Co często Pink Floyd to grał, wiecie. Taylor Swift też tak robi. Pink Floyd, Wish You Were Here. Jeśli gracie, to prawda, widzicie podobieństwo w tym akordzie. To jest e-moll 7. Chłopaków z Pink Floyd, ale jak również e-moll 7
Taylor Swift, prawda? Więc te dwa palce od G zostają, a te dwa górne ona ustawia e-moll. To znaczy, prawda, bo e-moll to jest te dwa palce, ale te dostawiamy tutaj. To jest e-moll 7 taki specyficzny, prawda, bo e-moll 7 to trzeba G otworzyć w akordzie, a tu G struna jest i, przepraszam, D otworzyć. Tu D dźwięk i jeszcze G jest na tych wiolinowych tu. Więc wtedy mamy już coś takiego. Słuchajcie, tak a propos, jak chcecie zobaczyć Wish You Were Here, jest wideo, ja dokładnie mówię, są rozegrane gitara rytmiczna, gitara solowa, Pink Floyd. Ja tu nie będę grał już tego, prawda, nie będę cytował. Więc drugim akordem jest ten e-moll 7. I słuchajcie, dalej, te palce są na stałe tu prawie, że. Dalej zostają tu, z tych dwóch palców ustawiamy górę akordu C-dur, prawda? Czyli mamy tu trzeci próg na piątej i drugi próg na czwartej, ok? Wiemy już? Te zostają, tu dostawiamy, widzimy tu i tu. Mamy wtedy. Możemy bas dotknąć C, trzeci próg. Czyli do tej pory mamy już, prawda? Jeszcze raz. Prawda? Prosi się kolejny akord. Już, już, już. Co jest kolejnym akordem? Jest D. Z tym, że ona gra te wszystkie odmiany D. Tu D-dur gra, używa zwykły D-dur. Przypominam, ja jestem z kapo, ale w tej chwili mówię, że to jest normalny D-dur. Czyli tu ten trójkącik, struna pierwsza, drugi próg, struna druga, trzeci próg, struna trzecia, drugi próg. D w basie. I słuchajcie, jeżeli o tym mówimy, ona bardzo często zamienia D basowe tutaj na fis. Jak to wygląda na przykład? Na razie ograjmy sobie te fis, to fis zobaczmy. Więc nasze akordy idą, tak? G. To jest C add 9 i D. Słyszycie? To nie jest z otwartego D z basu wysokiego czwartej struny. Może zagrajmy sobie dla przykładu. Ja zagram ostatnie D z basową struną D, a potem zagram z fisem. I potem na to G wchodzi. Więc to są te podstawowe akordy. Ja nie ubierałbym się już tu przy C. Słuchajcie, dla mnie Taylor Swift to jest to właśnie G. To e-moll 7. C add 9. Słyszeliście, jak to zrobiło ślicznie? To D. Poszedłem, prawda? Prawda? Mamy tu to odbicie z tego fis. Słuchajcie, wypada chyba popatrzeć trochę na sparaliżowaną prawą. Więc tu jest tak, wiecie, że ja gram bas troszeczkę. Obowiązkowo bas musimy. I tu trzeba tak dość chaotycznie troszeczkę palcem. Ja jednym palcem robię chyba nawet. Prawda? Bas i
dość przypadkowo, z tym, że dość rytmicznie, w tym samym rytmie na każdym akordzie, prawda, żeby nie to było, nie wyszło poszarpane nam, żeby grać ten sam groove na każdym akordzie, ale bardzo delikatnie grać bas, przy G to jest tu, przy e-moll też jest tu pierwsza struna, przy C, przy trzecim akordzie tutaj i przy D tu lub mamy ten bas, prawda, i mamy. Czyli to jest tum, da. Leciutko, widzicie, ja jednym palcem tylko troszeczkę tak, wiecie. Jeszcze raz, popatrzmy sobie. Na pusto. Mamy? Jak dodamy, otworzymy akord, mamy. Więc słuchajcie, przypominam, żeby być bliżej Taylor Swift, trzeba położyć capo. Ja widziałem, ona te piąty, trzeci bardzo często gra. Następną rzeczą, żeby być bliżej, nie grać e-moll takiego, tylko e-moll 7 grać z tymi dwoma palcami. Nie grać G-dur takiego czy takiego, tylko G-dur takie grać z czterema palcami. Nie grać C-dur, tylko grać C-add-9. Takie, dwa palce dostawione. Nie grać D7, grać D-dur, tak, ona gra również czyste, ale tu te wszystkie dokładać, pustą strunę D grać i fistu dostawiać. Prawda? Więc słuchajcie, to był taki mój dodatek jeszcze do Taylor Swift. Mam nadzieję, że tutaj widzieliście dość lepiej, prawda? Bo tam jak grałem, to nie było tak widać specjalnie te nasze Taylorowe akordy. Przypominam, je. E-moll 7. Takie. C do D. I wszystkie odmiany. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. The bulk. Do tutaj. Take care. Bye bye.